właśnie wracam do swojej kuchni i zobaczymy, co tu zrobił mój nowy kucharz. Co tu się dzieje? Czemu jakaś mysz kradnie nam burgery? Co ty robisz? Czym ty jesteś w ogóle? Witam, Jerry. Wiesz, że to nowe burgerki się smażą. Jak smażą się burgerki? One się palą wszystkie. Co tu się dzieje w ogóle? Dobra, słuchajcie, jeżeli... Jerry, to nie jest spalone, to jest mocno wysmażone. A, mocno wysmażone. A ten szczur co tutaj robi? Dobra, weź go do śmieci, wywal. Idź mi stąd. O, właśnie wrzuciliśmy szczura. Zostawcie sery łapkę w górę, bo to, co tu się dzieje, to jest jakieś nieporozumienie. Musimy jakoś tu wszystko teraz naprawić, bo... Nie, słuchaj, czemu ty... Weź ten ketchup, weź te burgery. Co ty robisz? No tu się pali przecież wszystko. Dobra, nie, ja tak nie mogę. Musimy zamówić jakąś dostawę nową, bo przecież to możemy zamówić to. Mogę to jakoś zamówić wszystko? Dobra, zaraz poczekamy. Powinien nam przyjechać jakiś samochodzik z dostawy. Nie, szczur, zamknij drzwi. Dobra, nic tam tu nie wchodzi na szczęście. Co ty robisz z tą gaśnicą teraz? Weź te burgery mi stąd. Nie wiem, no nie mogę. No przecież my stracimy wszystkich klientów zaraz. Zobacz, tu jest klientów w środku. Oni się niecierpliwią. Bardzo dobrze. Jak bardzo dobrze jest, skoro tu się wszystko pali w środku? Co się dzieje z tą kuchnią? No ja w to nie wierzę, przecież wszyscy klienci nam ze sklepu uciekają. Co ty robisz na dworze? No jak mam dać ci radę pomóc odebrać zamówienie, jak ty wszystko tutaj niszczysz? Po co ja to kupiłem? Dopiero przed chwilą nam zamówiłem. Wszystko niszczy. Strasznie. Kot tu jeszcze jakiś jest, weź mi go stąd. Dobra, wynocha. Szczurek, weź mi stąd. Nie. No jeszcze szczur nam tu jakiś kolejny przed. Dobra, musimy zanieść to do kuchni. Nie, ja mam dość. Dlaczego ja w ogóle kupiłem restaurację? Po co mi restauracja, jak to wygląda tragicznie wszystko? Okej, burgerki mamy zamówione, tylko że to wszystko. Po co ci klatka ze szczurem? Po co ci to? Po co ty mi to wnosisz w ogóle do restauracji? Wiesz co, może jakiś klient chce darmowy szczur gratis do jedzenia, tak, szczur do jedzenia. Nie no, genialny pomysł, żeby dać klientom szczura do jedzenia. Kto by w ogóle wpadł na coś takiego? Simon, mogę wiedzieć, co ty tutaj robisz? Czekaj, nie przeszkadzaj mi, jak jestem w pracy, okej? W pracy? Czy to jest burger dla klienta? Ty jesteś poważny? Nie mogę. No to i co, może jeszcze zaniesiesz komuś teraz, co? Proszę, pewnie tylko jeszcze tatar o tu dodamy. Ja nie mogę patrzeć tego burgera, co to w ogóle jest? Czyli ogólnie to jest burger kabriolet, dlatego nie ma, wiesz, czapki i zaraz... Nie zanoś tego klientom, to przecież nas pozwą, jak tym zanieś... Nie, proszę bardzo. Nie zaniósł jej to. Ej, dobra, jestem ciekawej reakcji teraz, jak ona to naprawdę je? Ej, nie, ona się zrzygała po naszym burgerze, Simon, co to ma być w ogóle? Dobra. Jeszcze frytki pani zamawiała, już nie, proszę, dobra, proszę. Ja wychodzę z tej restauracji, ja mam tego dość po prostu. Co my tutaj jeszcze mamy? Wszędzie leżą jakieś burgery. Ej, co to było? Ej, co to jest, Simon? Zobacz, tu jakiś zmutowany szczur nam wleciał do restauracji. Do naszej restauracji, nie, dobra, czekaj, Jerry, muszę go... Co ty robisz z naszym szczurem? Nie, czy ty mi wrzuciłeś szczura do śmieci? Nie, dobra, mam tego dość, wynoła mi stąd. Ja sobie idę teraz takiego szczura kupić. Widzieliście, to był latający, zmutowany szczur. Ja sobie teraz takiego kupię i no muszę takiego szczurka mieć. Wchodzimy do sklepu. Ej, widzę tego szczurka właśnie w tym miejscu. On kosztuje aż 125 rubuksów, więc myślę, że możemy sobie takiego kupić. Wow, i mamy to kupione, tylko gdzie jest teraz mój szczurek? Wow, ej, właśnie zmienił się w latającego szczura. Co tu się stało? Ej, nie, czy tam Simon ma kota w ręce? Dobra, to może być troszkę zły pomysł, ale pójdę teraz do restauracji i mam nadzieję, że nic złego mi się nie stanie. Nie, chyba ktoś właśnie uciekł, bo zobaczył, że jestem szczurem. A, nie, to jest dalej jakiś szczur, który kradnie nam jedzenie. Dobra, ja też sobie coś ukradł. Mogę sobie podejść na przykład i mogę zabrać mięsko z restauracji. Nie wierzę w to. Dobra, uciekamy sobie teraz z tym szybko przez te drzwi. Nikt mi już teraz tego mięska nie zabierze i możemy sobie stąd uciec. Co to jest? Jesteś Simon z kotem. Dobra, zostaw mnie, żeby ten kot mnie teraz nie... A, kot mnie goni, weź z tym, uciekaj. Nie, on mi chce zjeść? Dobra, nie, chyba sobie poszedł na szczęście. Nie, Simon, czekaj, to ja jestem, zostaw mnie. Czekaj, nie, Simon, proszę cię, zostaw mnie. Chcesz coś mówić? Wow. Tak to ja, no nie, szczur mnie gryzie, dobra. Czekaj, Simon, weź te koty ode mnie. Czemu ja powiedziałem w ogóle, że szczur mnie gryzie? Nie mam pojęcia. To jestem ja, zobacz, widzisz mnie? Jerry, czemu ty latasz? Ty jesteś ten, co ja... No bo zmieniłem się w szczura, tak, bo powiedziałem sobie, że sobie go kupię. Możesz mnie zostawić, co ty ze mną robisz? Nie wyrzucaj mnie! No i wyrzucił mnie do śmieci. Udało mi się wreszcie wyjść z tych śmieci. Jest tutaj znowu Simon. Ej, Simon, posłuchasz mnie teraz? Jerry, ale jak to niby ty jest? No ja jestem szczurem, dobra. Chodź, muszę pokazać coś naprawdę bardzo ważnego. Ej, nie, tutaj śpi kot, dobra, ja sobie go ominę. Musimy przejść sobie przez ten płot. Ja na szczęście potrafię latać, więc mogę sobie przez niego przelecieć. I teraz musimy wejść sobie do kanalizacji. No chodź tu do mnie. Już wiesz co, z Super Jerrym gadam. Dobra, nie mam pojęcia, co z tym robisz. Patrzcie, teraz to wlatujemy sobie do kanalizacji. No ja niestety muszę taką dziurką, bo inaczej wejść nie mogę. O, Simon, jesteś teraz tutaj. Dobra, bardzo fajnie, że tutaj do nas padłeś. To jest ogólnie mój nowy dom. I pokażę ci teraz tajne przejście, tylko nie mam pojęcia, jak ty tam wejdziesz, bo musimy sobie wlecieć tutaj do góry i zobacz, co my tu mamy teraz. Nie. Serio, to jest normalnie jakieś ukryte przejście. Ej, tego nawet wiedziałem, że coś takiego tutaj jest. To w ogóle powinien być burger, którego niestety nie widzę. Może ktoś kiedyś go ukradł, tak mi się wydaje. Ale zejdźmy sobie powolutku tutaj na dół po schodach i chyba będziesz mógł nawet przejść do mnie jakoś, bo to przejście jest za tą ścianą. Ej, da się tu przejść. Simon, chodź tu do mnie, zobacz. Dawaj szybko, wskakuj tutaj do środka. Możesz tutaj przejść? Co jest? Ej, też tutaj możesz wejść. Nie wierzę w to. Dobra, lecimy sobie powolutku do góry i zobacz, jak to pięknie wygląda. Ej, nieładnie, zostaw. Ej, dobra, weź mnie zostaw. Ja jeszcze sobie polecę teraz w ogóle do tej dziury. I czy tutaj będzie coś ciekawego? Nie, możemy sobie wylecieć po prostu poza mapę.
wracamy z powrotem do naszej normalnej postaci i musimy szybko pójść na plażę. W sumie na jakiś ocean czy coś takiego. I tutaj powinny być wózeczki widłowe. Czekajcie, musimy sobie chyba zrespić właśnie w tym miejscu. Czy one teraz tutaj będą? Jest, dobra, mamy nasz wózeczek. Simon, weź sobie szybko drugi, bo musimy dostawę zabrać z tych statków. Ła, ej, co? Nie pewnie szczerze, tylko... wiesz co, jeden jest tylko. No dawaj, jeszcze drugi tam jest, bierz go sobie szybko. Mogę tam jakoś w ogóle wjechać? Czy to jest raczej... Jest, dobra, da się tutaj wjechać. Musimy sobie to zabrać i szybko jechać do restauracji, mamy bardzo ważne zamówienie. Czekaj, teraz musimy sobie to podnieść. Wow, i podniosłem to normalnie, co jest? Dobra, pip, 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 Simon! No co ty mi robisz, moja dostawa? Weź, bo mi zaraz spadnie wszystko! Nie, no moja dostawa... No co ty zrobiłeś? Bekon mi cały zniszczyłeś, ty wiesz, ile to pieniędzy kosztowało? Nie, no jeszcze nam statek w dodatku, nie odpadnę! Co tu się dzieje? Nie, ja mam dość! Ja już nigdy w życiu nie kupię restauracji, to jest w ogóle najgorsze, co można zrobić! Odpłynął nam statek. Fajnie, Simon, bardzo ci za to dziękuję. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj wygląda. Całe moje zamówienie zostało zniszczone. Teraz wejdźmy sobie jeszcze do środka. Simon, co tu się stało? Poczekaj, wiesz co, chciałem się wsiadać i przy okazji kupiłem... O, no, o, no... O, nie, co ty robisz z moim zamówieniem? Przecież tyle rzeczy dostaliśmy nowych do naszej restauracji. No nie mogę. Jeszcze jakiś szczur. Co to za wiewiórka? Tutaj łaź nam kradnie wszystko. Nie mogę. Jak się potknąłeś? Wszystkie kartony znowu zniszczyłeś. Jak ci to wytłumaczyć? Patrz, ja mam podałem karton po prostu komuś. Nie chcę się najeść. Jak ty chcesz dać komuś karton do jedzenia? Widzisz, proszę bardzo. Nie, nie, to ta restauracja jest jakaś niepoważna, naprawdę. Ja nie wiem, co ja mam jeszcze tutaj zrobić. Co nam tutaj, że my sobie wszystko zamawiamy? Co ty idziesz, karton? Musztardę na karton mu dasz? No pewnie, przecież tak się da w ogóle? Proszę bardzo. Nie, dobra, to jest niesamowite przecież, co się dzieje. Przecież jakaś wiewiórka nam w ogóle chodziła po restauracji, tu się wszystko pali. Nie wiem, spalmy jeszcze karton najlepiej. Czemu nie? Wszystkie kartony sobie tu podpalmy, wszystkie burgery, cały ser. Weź mi tą wiewiórkę. Normalnie, czekaj, da się ugotować. Bo ta pani sos czosnkowy chciała, chodź tu. Sos czosnkowy? Gdzie ty wziąłeś? No wiesz, tylko wiesz co, bo nie leci trochę, to jak nie leci? Co to jest gaśnica przecież? Ale możemy sobie zrobić pieczoną wiewiórkę. Simon, chciałbyś zjeść sobie pieczoną wiewiórkę? Czekaj, o. Wow, ale się sprażyła ładnie. Dobra, może ktoś to będzie chciał zjeść. Proszę, macie, jedz. Ej, czy ona to je? Czy mi się wydaje? Dobra, nie. To chyba nie jest dobry pomysł. Dobra, lepiej nie. A może lepszym pomysłem... Dobra, zanim wam powiem, o co mi chodzi, to czemu tutaj w ogóle śpi kot? Co to jest? A, kot? Nie wiem, proszę się nie odwiedzić. Ej, on się troszeczkę nie gotuje, Simon? Ej, bo taki troszkę... Co jest? Kot nam się gotuje. Nie, dobra, Simon, to jakbyśmy tak z ciebie frytki zrobili na przykład? O! Ogarnij się. Ale masz nogi spalone. Ej, nam się kot pali teraz. Co tu się dzieje? Ej, idziemy mieć kota frytkę. Fredka. O, nazwijmy go Fredka. Muszę uratować. Co to jest teraz? Ej, Simon, twoje nogi to są dwie duże frytki. Ten kot to jest tak samo frytka. O, dobra, czyli udało mi się go. Dobra, Fredka, chodź, idziemy stąd. Simon, wiesz co? Ty nie będziesz dobrze smakować. Narka, idziesz do odpadków. Możemy go sobie tam wrzucić. Czemu ten kot tu śpi? No co to ma być? Bo... Ej, weź, co tu się dzieje teraz? Możemy go dać komuś do jedzenia? Ej, czekaj, masz kot. Cię go zjeść? Chyba nikt go nie chce. Dobra, Simon, słuchaj, ja myślę, że na razie sobie damy spokój z naszą piękną kuchnią. Weź sobie tutaj stań. Ty się też będziesz mógł podpalić? Dobra, z Simonem się chyba nic nie dzieje. Może mu się zaraz spalą troszkę nogi. Nasz kot bardzo lubi spać na rozgrzanym piecyku czy czymś tam. A więc słuchajcie, no tak wyglądała nasza kuchnia. To jest po prostu tragedia, co tutaj się dzisiaj stało. Simona sobie jeszcze wrzucimy do piekarniczka, tutaj do fryteczek, żeby się z fryteczkami bardzo dobrze robił. No jeżeli ten odcinek wam się podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Narka wszystkim! Narka.